Dzień dobry. Mam na imię Mariusz, a dzisiaj dla Państwa będę robił faworki. Faworki też zwane są potocznie chrustem. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Być może jakiś leśny dziad położył się koło własnej chaty na chruście. Wypił spirytus albo co gorszego i obudził się rano na faworkach posypanych pudrem. Nie wiem, nikt tego nie sprawdził, ale generalnie dzisiaj Państwu zrobię te faworki. Jak umiem, tak zrobię. Zaczynam. Żeby zrobić chrust albo faworki, jak to lubi, potrzeba dosłownie paru składników. Ja bynajmniej używam tak, 4 żółtka, dodaję tego. 4 żółtka, 3 łyżki śmietany gęstej, mąka, 25 deko tej mąki, tortowa, trzeba ją przesiać przed tym, sól dla smaku, a czy dla smaku, odrobina tam soli, no i do tego spirytus, pół kieliszka, co sobie potem ktoś z tym zrobi, no to już jest jego sprawa, każdy wie, ja wiem. No i do tego olej, no i jeszcze ten ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu z tego chrustu, co nam powstanie. Jeszcze tutaj używam, ja sobie używam takiego urządzonka, bo mam, kupiłem sobie taki mikser i jak już ktoś używa miksera, no to takie, o, takie skręcane. No a jak ktoś nie ma, no to musi miska do tego łycha i ręcznie to wyrobić. No, następnie pomieszamy te składniki do tego pojemnika, w którym będziemy to miksować. Wsypujemy tą mąkę. Robimy taki wulkanik. Do tego te 4 jajka. Trzy łyżki śmietany. Trochę trzeba zostawić, w razie czego, bo nieraz ciasto wychodzi po prostu za gęste. Zależy od mąki. Taką małą rezerwę trzeba sobie zostawić. No i wstępnie... A, jeszcze sól. I podstawowy składnik jeszcze tego. Szczypta soli. Nie dodaję cukru. I podstawowy składnik, spirytus. Boże, zapomniałem o tym. Pół kielicha. I to wszystko wstępnie łyżką mieszamy. Żeby to w miarę połączyć. A, że ja mam robota, to sobie go użyję teraz. I niech to się ładnie wymiksuje. Myślę, że już wystarczy. Uzyskaliśmy taką masę. Jeśli jest za sucha, przy zlepianiu tej kuli dopiero się okaże,
One, no, no musi być, nie może się kleić do rąk za bardzo, ale też się musi jakoś scalać. No tutaj troszeczkę jeszcze bym dodał śmietany. O, jakąś łyżeczkę. Nawet więcej. Odrobina. Ok. Teraz to jeszcze można. O. Powoli wygnieść. No, jak widzicie, to trzeba przy tym trzeba cały czas kontrolować to, tą gęstość. O. Nie lepi mi się to za bardzo do rąk. Jeszcze resztki mi się na początku przylepiały, ale powinno być coraz lepiej. O. Dobrze, już jest zrobiona taka kula. I teraz przystępujemy do następnego etapu, mojego ulubionego. Co następuje? Teraz musimy tak, podłożyć najlepiej jakiś ręcznik. Dajemy na to stolnicę. Ten ręcznik po to dajemy. Niespodzianka. To będzie. Tak, bierzemy to ciasto. I dodatkowo jeszcze je rozrabiamy. No, dość sporo trzeba się przyłożyć do tego. Używamy jak najmniej mąki teraz. Jakby się zlepiła, to można to troszeczkę dosypać, ale to wszystko trzeba wgnieść w ciasto. O. Trochę po... O, tylko że w końcowym etapie to musi być wszystko już, ta mąka musi zniknąć. Ona ma być wgnieciona. Ciasto jest takie sprężyste, się robi. Musi być wgniecione. No. I teraz. Bierzemy wałek. Uderzamy mocno. O. W ten sposób to ciasto dotlenimy. Staje się jeszcze bardziej sprężyste i w środku będą takie pęcherzyki. O. Technika jest dowolna. Tak z 5 minut. A jeszcze raz. No, myślę, że ciasto już jest ubite, ale zdaje mi się, że trzeba to sprawdzić, bo no głupio by dawać nieubite ciasto do gorącego oleju, no. Tak. Oddychać. Pulsu brak. Ciasto jest gotowe do dalszej obróbki. Jako, że kupiłem sobie taką małą stolnicę z takim małym chińskim wałeczkiem, ciasto muszę podzielić na... W związku z tym muszę podzielić na dwie części. Jedną tam rzucam. A drugą rozwałkujemy. Ciasto musi być jak najbardziej cienkie. To jest ważne. A widać, nie przylega, fachowa robota. No ciasto musi mieć max 2 mm.
O. I teraz kroimy no to takie. O, tu kawałeczek odetniemy. Później to się to przyda nam do sprawdzania temperatury w oleju. I takie 4-centymetrowe pasy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No. No i tutaj tak. O, to na pół. To jeszcze tak. To już można krótsze. A tu zrobimy dłuższego. O, takie rzeczy. I w środku teraz robimy takie nacięcia. Dość długie, żeby nie były za krótkie. Wtedy się fajnie robi taką pętelkę. O. Dobrze to pokazałem? Taką pętelkę. Dobrze, fajnie. Niektórzy robią tu jakoś w rąby, ale to jest patologia, się tym nie będziemy się tym zajmować. Nie, nie, nie. No. I teraz tak. Tu skręcamy w ten sposób. O, cyk. O. Przekładamy i robimy takie coś. Przez środek. Prosta sprawa. O. Oleju wlewamy tyle, żeby od górnej krawędzi było gdzieś około 5 cm, 4-5 cm. Rozgrzewamy go do temperatury 180 stopni. To, przepraszam, 190 stopni. Dobrym testem na sprawdzenie, jaka jest temperatura, jest właśnie użycie takiego tego małego kawałeczka, co tam zostało nam przy pałkowaniu. Wrzucamy go na rozgrzany olej. O, jeśli on na wypływa od razu, to znaczy, że ta temperatura jest odpowiednia. I teraz wrzucamy na rozgrzany tłuszcz 4-5 faworków, nie więcej, bo ten olej się schładza w momencie, jak wrzucamy te faworki. O! I tu używamy tych tajemniczych właśnie patyczków do odwracania. To jest bardzo praktyczna rzecz taka. O. Dosłownie chwila. Tak ładnie tutaj spęczniały, widzę. Od razu. Trzeba tylko patrzeć, czy... O! Już są praktycznie do odwrócenia. No, jeszcze ten nie. Dajmy mu chwilkę. O! Odwracamy. No, dosłownie chwila. No, tylko trzeba kontrolować temperaturę. O, jeszcze chwila. No, ile to zajmuje? Półtorej minuty? W sumie. No. O, i już jest. I to przekładamy na papier. Trochę tego tłuszczu się odsączy z nich. A, już mi ślinka cieknie. Głodny się zrobiłem. I następna porcja. Raz. Jak widać, usmażyliśmy całkiem dużą kupę faworków. Jak trochę obeschną, bo aż obeschną, ostygną, przepraszam,
przekładamy je tak warstwowo na talerz. O. I przesypujemy pudrem. Już jest dużo chętnych na ten chrust, więc muszę się śpieszyć. I warstwa kolejna. Proszę bardzo. Aromatyczne, pyszne, chociaż kaloryczne faworki, chrust. Voilà. Dziękuję za uwagę i życzę smacznego.